Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jest 7 rano, dlatego ten mój głos jest taki dziwny. Idę z torbą, zostawiam vana pod krzakami. Rozpoczyna się moja dzisiejsza długa podróż. Wszystko wam za chwileczkę wytłumaczę. Jak widzicie, jestem w Gdańsku, Gdańsk Główny, PKP. Otóż to jest kolejna zmiana naszych planów. Kilka dni temu z Kasią mieliśmy taką rozmowę, że po prostu mamy obsługę we wszystkim i w budowie kampera, i w pisaniu książki. Spowodowane to jest też między innymi naszymi wyjazdami, czy do Chorwacji, czy na Mazury, czy nad morze. Uznaliśmy, że po prostu trzeba się teraz w jakimś miejscu zatrzymać i odciąć od wszystkiego i dokończyć te projekty. Kasia zostaje w Gdańsku, dostaje nad morzem, niekoniecznie w Gdańsku, no gdzieś tutaj w tych okolicach nadmorskich. Będzie samotnie podróżować i będzie pisać książkę, a ja w tym czasie będę kończył naszego vana. Rozglądam się, bo czekam na pociąg. Pierwszy raz w życiu pojadę pendolino. Tak. No i jestem w Krakowie, Kraków Główny za mną, nasze, moje pendolino gdzieś tam sobie stoi. Bardzo przyjemna to była i komfortowa podróż. Lecę teraz na busa i jadę do naszego vana. Melduję, że orzeł wylądował. Jestem już w Suchej Beskidzkiej. Zobaczymy, jak nam nasz van, czy przetrwał te ostatnie burze, czy wszystko jest tak, jak go zostawiłem ostatnio. Z tego, co widzę, to van jest nietknięty. Plandeka na górze, więc przeżył te wszystkie burze, które tu się jej nawiedziły. Kończę na dzisiaj. Idę zanieść mojej mamie węgorza wędzonego, którego wczoraj dostaliśmy wieczorem, bo spotkaliśmy naszego widza, który ma smażalnię ryb w Łodzi i przyjeżdża nad morze, żeby zaopatrywać się w pyszne, świeże lub wędzone, też świeże rybki. Do zobaczenia jutro na budowie. Wszedłem rano do vana i no tak naprawdę to nie wiem, co zacząć, bo na przykład bardzo dużo rzeczy do zrobienia. To jest do pomalowania, to jest do pomalowania. Tam jest w ogóle jeszcze taki rozgardiasz totalny z tyłu. Zamontowałem panel boczny, taki zagłówek i przykleiłem tę fototapetę, którą Kaśka zamontowała ostatnio, bo ona była na takiej desce i Kasia ją po prostu włożyła i tam zaczepiła, ale ja postanowiłem się ją przykleić i przymocować takie sporniki, żeby ona po prostu podczas jazdy nie spadła. Więc tam już nie mogę grzebać, żeby po prostu nie poruszyć tego, jeżeli mi to nie spadło. Dlatego zabieram się za inną teraz rzecz. Będę montował takie zabezpieczenia antywłamaniowe Heo Solution. One są na wszystkie drzwi. Na boczne, tylnie, przednie, lewe, przednie, prawe. No to jest to dosyć drogie, bo to kosztuje ponad 1000 zł, ale sprzęt w środku jest dużo więcej warty aniżeli 1000 zł, więc postanowiłem, że w tym kamperze będzie to zabezpieczenie takie profesjonalne, no i będzie to po prostu kłódka, czy tam jakiś łańcuch. No i je się montuje bardzo prosto, przynajmniej tak widzę z instrukcji. Działa. Jeżeli chodzi o środek, to tutaj w tej uszczelce będzie trzeba wyciąć tą uszczelkę. Okazało się, że nie trzeba nawet tego plastika wycinać. Wystarczyło tylko tą uszczelkę usunąć, tak, no wyciąć. Ten bolec się idealnie zahacza o to. A teraz będą boczne drzwi i tylnie drzwi. Sens montować takie naklejki, skoro i tak ten włamywacz widzi, że to jest zamontowane? Kolejny punkt na mojej przed chwileczką zrobionej liście to jest montaż adapterów, czyli takich uchwytów do markizy. Markizę będziemy montować na bagażniku dachowym. To jest takie niecodzienne rozwiązanie, ale ja po prostu nie chcę robić zbyt wielkiej ilości dziur w dachu, dlatego też
Zamówiłem takie adaptery, wyobraźcie sobie, jedna rzecz kosztuje 390 zł, więc jeżeli ktoś z was umie wycinać w blasze i robić takie rzeczy, to jest pomysł na biznes. Idę teraz montować takie adaptery, a później poproszę mojego brata, żeby mi pomógł podnieść po prostu tą markizę i będzie mieć zamontowaną markizę. Jaram się, bo to już jest taki luksus, taka markiza z korbką. Mi się uda samodzielnie to zamontować, bo to nie jest takie duże. Zastanawiałem się, jak w ogóle to będzie się trzymać, bo tutaj w ogóle nie ma w instrukcji żadnych mocowań, a tam po prostu jest taki bolec, jest dziura i po prostu jak tylko to położyłem, to się osadziło i jeszcze jak rozłożę tą markizę, to będę miał dwie śrubki do wkręcenia, no i w zasadzie to byłoby tyle. Długo na to czekałem. Wreszcie. O, jak delikatnie się uzwija. O Boże. 3 lata nam polecaliście, żebyśmy kupili markizę. 3 lata pisaliście, żebyśmy to zrobili, ale ja zawsze mówię, nie, kup za droga. A co to jest? A że nóżki ma. No wspaniale, cieszę się bardzo z tego zakupu. Walczę z pyłem. Dzisiaj walczę z bojlerem. Jak wiecie, przyszedł do nas bojler z dużym opóźnieniem, ponieważ nie było w ogóle bojlerów w firmie Truma. Nie miałem czasu go wcześniej zamontować, bo to się wiązało z tak... No bałem się przede wszystkim tego robić, ponieważ tego nigdy nie robiłem, więc odkładałem to na później, no ale teraz to już jest niestety czas. Więc zrobiłem taki taborecik, nad którym go podniosłem. Będę wiercił dziurę, ale wydaje mi się, że ten bojler jest niekompletny, bo jak patrzę się w instrukcji obsługi, to tutaj wszędzie są pokazane takie końcówki, to jest coś takiego na taką szybko złączkę, jak mam te dowody, które się włącza, przykręca tutaj, trzeba się przypinać je tutaj. Jeden jest do ciepłej wody i z niego powinien wychodzić taki kabel, taka gumowy wąż i ten wąż jest, był w pudełku, a drugi po prostu przyłącza się zimną wodę i tych końcówek nie ma tutaj, tak samo nie ma tego zaworu spustowego i zastanawiam się, czy to jest po prostu niekompletny zestaw, czy teraz to trzeba dokupić, bo tutaj jest napisane, że to powinno być w środku, a tego tutaj nie ma. Jeżeli ktoś z was montował takie bojlery albo się zna, to mi napiszcie, to będę wiedział, czy mam napisać reklamację do tej trumy, czy mam po prostu za to dokupić. Jak zamontować bojler nie będę nikomu tutaj pokazywał, ponieważ ja tego kompletnie nie wiem. Robię to z książką tutaj instruktażową. Nie chciałbym, żeby ktoś naśladował moje koślawe kroki, dlatego też może puszczę wam muzyczkę, jak to będę robił i potem jak skończę, to wam pokażę, czy mi się udało, czy nie. Dziura już jest wycięta. Już jest pomalowana, tak żeby nie korodowała w przyszłości, żeby tam nie pojawiała się rdza. Więc teraz czekamy, aż to wyschnie. Jak widzieliście, jest to takie nietypowe połączenie, w sensie wycięcie, ponieważ jest trochę na plastiku, trochę na górze. Nie będzie to wyglądało najbardziej estetycznie, ale już na tym etapie budowy wana mi nie zależy na estetyce, tylko na tym, żeby tym vanem wyjechać. Tutaj nalałem takiego silikonu, który będzie uszczelniał, żeby tam się woda po prostu nie wlewała pod spód. Jak to przeschnie, to za jakąś godzinę zamontuję ten piecyk, no i zostawię. 3/4 roboty już jest zrobione, tylko potem wystarczy popodłączać. Nie było to takie trudne, jakby się wydawało. To wracamy za chwilę. No i prawie pół dnia mi minęło, byłem na zakupach, byłem w paru różnych miejscach, w paczkomacie, odebrać paczkę, nadać paczkę. Jeszcze spotkałem się z naszymi widzami, więc po prostu pół dnia zniknęło, jak widzicie, już słońce też również zniknęło. Tutaj mamy niewiele na razie się zmieniło, zasilikonowałem to teraz przed chwileczką i teraz przykręcę tą klapeczkę i potem na to tą towieczko. I to będzie na dzisiaj tyle, jeszcze pomaluję parę rzeczy, ale to już nie takich, po prostu tam jest tak ciemność, tam się nie da nagrywać, to jest to dole. Teraz was wysyłam nad morze, żebyście zobaczyli, co słychać u naszej Kasi na jej samotnym wypadzie nadmorskim. Witajcie. Pewnie już wiecie, że nie jesteśmy razem z Łukaszem, że Łukasz jest suchej, a jestem nad morzem. Jestem tutaj już
jakieś 4 dni musiałam odpocząć od wszystkiego, no i jestem skupiona głównie na pisaniu, to jest jakby mój najważniejszy cel, dla którego tutaj jestem. No i tak, miałam inwazję robaków w bagażniku. Przez przypadek zostawiłam tam za długo śmieci i to nie były takie zwykłe śmieci, tylko to były śmieci z makulaturą, jakieś butelki, więc nie wiem skąd, ale po prostu pojawiły się robaki, więc pierwsze co zrobiłam, to musiałam wyciągnąć wszystko z bagażnika i to posprzątać. Potem rozłożyłam markizę. A kiedy wieczorem ją składałam i zamknęłam drzwi, kawałek jego przyczepu z markizy wszedł mi w drzwi przesuwne i zablokował je, przez co nie mogłam je zupełnie otworzyć. No a wczoraj miałam jeszcze historię z toaletą. Przeciekała mi toaleta, nie wiedziałam zupełnie dlaczego. No ale w końcu odkryłam, że po prostu gdzieś tam się dostał kamień, rozszczelniła się i już wszystko teraz jest załatwione. Teraz wam pokażę, gdzie jestem zaparkowana, bo jest to super miejsce, przepiękne, wyjątkowe i no jest mi tutaj bardzo dobrze. No i właśnie tutaj spędzam ostatnie dni, teraz będę robić szybkie śniadanie, no i siadam do pisania, bo jeszcze mam dużo pracy, a został mi ostatni tydzień. Cały dzień mija mi na pisaniu, jest już wieczór, dochodzi godzina, o, już przeszła godzina 8. Plus jest taki, że zakończyłam pierwszy maszynopis, teraz muszę zacząć redakcję, czyli przeczytać to wszystko, wprowadzać poprawki. Ale zanim zacznę to robić, pomyślałam, że pójdę na spacer, pomyślałam, że zabiorę was. Jest tutaj bardzo pięknie i odkryłam takie całkiem przyjemne miejsce. Dobra, dotarliśmy na miejsce. Zaraz wam pokażę, jesteśmy na takiej maleńkiej plaży pod klifem i tutaj gniazdują jaskółki. Nie ma ich tutaj, znaczy są, latają, ale są dosyć wysoko. Ostatnio jak tu byłam pierwszy raz, to latały tuż nad moją głową i czułam się jak w tym filmie, jak w Nomadland. No dobra, wracam do vana. Niestety dzisiaj jaskółki po prostu się bawią w przestworzach, ale mam nagranie na telefonie, więc pokażę wam teraz krótko, jak to wyglądało. Mało ostatnio pokazuję, bo cały czas piszę, ale właśnie nastąpiła zmiana. Od kilku dni jestem w jastarni. Przyjechałam tutaj, żeby spotkać się z Kasią i Jarkiem z naszego vana, których możecie pamiętać z Vantura, a jeśli nie pamiętacie, to u góry wyświetli wam się link właśnie do tego Vantura. A dzisiaj idziemy właśnie na molo zobaczyć kitesurferów, bo jest warun, wieje wiatr, podobno będą ciekawe akrobacje, także pomyślałam, że was także zabiorę, żebyście zobaczyli, co tu też ciekawego się dzieje. O, przeszkodziłam wam w timelapsie. Spoko, dawaj.
Właśnie wróciliśmy do vana. Niestety nie było aż tak super mocnego wiatru, więc za dużo nie poskakali, ale widzieliście jak było. Ja się teraz pakuję, bo zmieniamy miejscówkę, jedziemy na sam koniec Helu. Planujemy iść na wschód słońca, ma być czyste niebo. Oczywiście was zabieram. Jest godzina 4 z minutami. Właśnie wychodzimy. Ruszamy na plażę, żeby zobaczyć wschód słońca. Nie będę zbyt dużo gadać, co tu dużo kryć. Nie jestem wyspana jeszcze. Cześć, tatek. No pięknie jest. Nie przy mnie gdzie zimno, zresztą muszę się ubrać. Nagrodę za naszą brawurę i odwagę i za to, że wstaliśmy o 4 rano. Arek robi dla nas naleśniki na śniadanie. Dzień dobry. Arek, czy to jest jakaś sekretna receptura? Mojego ziomeczka z Stanów. O. Bardzo prosta. Super. Ale wam jej nie zdradzę teraz. Okej, okay. No nie wnikam. Kasia i Arek są fanami, znawcami kawy. Kawy speciality. Speciality, czyli nie takiej zwykłej z kawiarki, tylko no, specjalnej. I teraz z racji lata robią tak zwane cold brew, czyli nastawiają kawę na noc, wkładają do lodówki i ona się tam filtruje, skapuje, tak? To polega na tym, że do butelki wlewamy zimną wodę, do sitka wrzucamy kawę, wrzucamy jedno do drugiego, wkładamy do wody, łączymy z kawą i wrzucamy do lodówki na 8-9 godzin. I to sobie przez noc się maceruje. Rano wyciągamy to sitko i kawę mamy na cały dzień taką zimną. I najlepiej smakuje z kostkami lodu. Mm. Oja, ile ich jest. Tak właśnie. No nie wiem, żeby nie robię pankejków. To co, to dla mnie reszta jest, tak? Wydaje mi się, że to może być już koniec odcinka. Także tak na wszelki wypadek żegnam się z wami. Bardzo dziękuję wam za obecność, za wszystkie dobre słowa, komentarze. Dajcie znać, gdzie teraz jesteście, co robicie, jak wam mija lato. No i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z początka Polski, czyli z Helu. Trzymajcie się. Hej. No, Katarzyna, jak widzicie, doskonale się bawi nad morzem, a ja z wami wracam do garażu. Będę teraz montował okno boczne, okno do Metika za miliony monet i czekaliśmy na to okno bardzo długo. Mamy tutaj taką markizę dla kła. Mamy też taką roletkę, full wypaśne okno kamperowe. Będzie nad naszym stolikiem w jadalni. Teraz wam właśnie pokażę mniej więcej, gdzie to będzie. Mam już wyciętą dziurę na okno, mam już zabezpieczoną przed antykorozyjnie z tej strony. Od wewnątrz zrobiłem drewnianą ramkę, która będzie wzmocnieniem i po prostu konstrukcji tego całego okna i będzie pomagać temu, żeby to okno było, po prostu się trzymało. Bo blacha sama mam, nie wiem, 2 mm, może 3 mm, a musi być 26 mm, no żeby po prostu to pasowało i żeby to działało. Dodatkowo całą tą blachę, która tutaj była, wyściułałem, przykleiłem na
pianę kauczukową, matę kauczukową, żeby to ocieplić. I na to już mam wycięte też dzisiaj i pomalowane też dzisiaj płyty, które po prostu będą tutaj, no będą po prostu ścianę. No będą ścianą na ścianie. Teraz to wszystko już zamontuję, żeby jeszcze zdążyć przed zmrokiem, przykleić, przywiercić i żebym dzisiaj miał odhaczyć okno. I całą tą ścianę będę miał już gotową. Co widzę, to działa, ale zostało mi jeszcze tyle śrubek i idę zobaczyć do instrukcji, po co oni dali tak dużo śrubek. Nie, nie, może dali po prostu za dużo tych nakrętek, śrubek. 2, 4, 6. Dobra. Będzie. Robota zrobiona. Tak wyglądają te drzwi. No jak widzicie, kompletnie nic się tutaj jeszcze nie zmieniło. Są to zwyczajne, zwykłe drzwi fabryczne jeszcze. Plan jest taki, żeby ocieplić tą wnękę. Po prostu będę nakleję na nią ten ulepszony styrodur. Na górę, jeżeli mi zostanie jeszcze tej pianki, to również. A jeżeli nie, no to po prostu chyba piankę tą zamkniętokomórkową tam wpuszczę. Zastanawiam się jeszcze, co z tym zrobić. Albo po prostu tą gąbkę, tą matę kauczukową. Tam będzie mata kauczukowa na pewno za tą plastikiem. Tutaj to zostawiam otwarte, ponieważ mamy zepsuty centralny zamek i nie działa mi w ogóle zamykanie na pilota. Tych tylnych drzwi. W ogóle z zamykaniem tych drzwi to jest problem. To też jest wyrobione. Ktoś próbował się włamać albo prawdopodobnie się włamać. I ten klucz, nasz klucz w ogóle nie wchodzi do tego zamka. Więc tą wkładkę też będę musiał zamówić na Allegro. Oraz będę musiał jeszcze zamówić to coś. Nie wiem jeszcze, jak to się nazywa. Taki zatrzask. Bo jest wyrobiony i przez to się nie zamykają mi drzwi. Więc mój brat mi powiedział, żebym to zamówił nowe. Wtedy będą się ładnie, elegancko drzwi zamykać. A dzisiaj będziemy po prostu majstrować z tym. Przerywamy program, bo zaczął padać deszcz. Na szczęście nie trwał ten deszczyk zbyt długo. Taki nawet dość orzeźwiający był. Kończę, bo to po prostu musi być dzisiaj zrobione. Mam już tą ściankę gotową, druga jest przede mną. Przykleiłem taką cieniutką, 1-centymetrową pianę kauczukową, która ma na celu odizolować te drzwi i, że tak powiem, żeby ta blacha się nie nagrzewała. Na tą chwilę jest to czarne, natomiast w przyszłości, jak się już spotkam z Kasią i będziemy gdzieś tam sobie w podróży, to kupimy jakiś ładny materiał. Na tą chwilę nie chciałem nic zamawiać i domawiać żadnego materiału, po prostu muszę to z kierowniczką uzgodnić. Katarzyna jest kierowniczką wizualną tego całego projektu, dlatego też dopóki ona nie przyjdzie, nie wyrazi zgody na jakiś materiał, to nie będę tu nic naklejał, ale w przyszłości to będzie nawet na kempingu czy na dzikach będziemy spać, to będzie prosta sprawa. Klejem spray to spryskam i przykleimy tkaninę. Ja teraz będę robił drugą część, później dół, ale z wami już się pożegnam, ponieważ jest już dosyć długi ten vlog. Przed nami kolejny tydzień jeszcze pracy w wannie, prawdopodobnie to będzie już ostatni tydzień, no i później pakowanko i jedziemy w drogę. Jeżeli się wam podobał odcinek, to oczywiście zapraszam i zachęcam do kliknięcia łapki w górę, także jeżeli zareagujecie
zagłosujecie dzisiaj na ten film, to będziemy bardzo Wam wdzięczni. Życzymy Wam udanej niedzieli i cudownego, wspaniałego tygodnia. Kończę, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Bye.